Zebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieumytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali go więc faryzeusze i uczeni w piśmie. Dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im: słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane. Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie, ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym. Lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego, pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Wszystko to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Proszę, proszę, jakaś komisja przychodzi z Jerozolimy do Jezusa, bo tam są faryzeusze, tam są uczeni w piśmie. No, musiał wywołać zainteresowanie, musiał wywołać wściekłość, że się do niego pofatygowali, do jakiegoś rabbi z jakiegoś lichego Nazaretu. No, to musiało wywoływać wielki oddźwięk, to co Jezus mówił, że idą do niego. Brawo, jest dobrze, jest spór. O matko, Jezus, ten cudowny Jezusek, spór, tak, tam musiało iskrzyć. I brawo, bo to wszystko powoduje, że ten ktoś, ten niezwykły człowiek, prorok, mieni siebie Bogiem, kim on jest, jak śmie, on wywołuje emocje, on nie pozwala przechodzić obok siebie obojętnie, on zmusza do wyboru, jest jak miecz obosięczny, albo jesteś za mną, albo przeciwko mnie. W tej Ewangelii chodzi o wybór. Wybieraj, co tak naprawdę daje ci życie, Bóg czy ludzkie tradycje? Na pierwszy rzut oka te zarzuty związane z czystością, no, mają sens. Jak to? Przecież uczymy dzieci, nie wolno bez łazieneczki zabrać się za posiłek, tak? Proszę iść umyć ręce. Tylko tu nie chodzi o czystość fizyczną, o brak bakterii i przenoszenie chorób. Nie, nie, nie. Tu chodzi o czystość rytualną. Obserwowałem to, miałem to wielkie szczęście obserwować to na żywo w Jerozolimie. Zanim podeszli do ściany płaczu, zanim się pomodlili, to tam przed ścianą płaczu jest takie specjalne miejsce, gdzie dzbankami obmywają sobie ręce, rozluźniając pięść, wierząc, że w ten sposób oczyszczają się po to, żeby móc stanąć przed Bogiem. Sorry, Jezus mówi o takich: ludzka tradycja. I proszę zobaczyć, że ta komisja, która przychodzi z Jerozolimy, to jest komisja, która ma ocenić, kto to jest ten Jezus. I jakie to jest kryterium oceny? To jest kryterium właśnie bardzo ludzkie. Wytworzyliśmy sobie różne zwyczaje. Czy ten Jezus, taki mądry, tak tam ludziom rozdaje różne rzeczy, nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, więc albo manipulator, albo rzeczywiście ktoś niezwykły, ale czy on przestrzega naszych tradycji? Kluczem jest słowo naszych. Nagle się okazuje, że nie przestrzega. Tylko że halo, halo, to jest kryterium drugo, trzecio, czwartorzędne. Nie patrzą, dlaczego Jezus coś robi, tylko jak on śmie nie robić, tak jak my do tej pory od pokoleń robimy. A Jezus mówi: zamieniliście Boże przykazania
na ludzką tradycję. O co tutaj chodzi? Całość tego zdarzenia zanotował święty Marek i jest to w jego Ewangelii, według niego w jego Ewangelii, w 7 rozdziale. Polecam poczytać ten 7 rozdział w całości, ponieważ całe to zdarzenie, ten spór tych wysłanników z Jerozolimy z Jezusem, to chyba tak trzeba powiedzieć, obserwują jego uczniowie, którzy są potem bezradni. To co my mamy robić? To mamy odrzucić tą tradycję? O co tutaj chodzi? Oni uczą się dopiero wiary, oni dopiero uczą się tego, co jest w wierze najważniejsze, czyli nie tradycja. One są naprawdę na drugim, trzecim, czwartym miejscu. Najważniejsze jest to, żebyś wiedział, dla kogo to robisz. A nie, wypełniłeś obowiązek, to jesteś sprawiedliwy, tak? Bóg się na ciebie nie pogniewa, tak? W piątek nie jadłeś mięsa, to spoko. No ale w niedzielę, jak zaśpisz po dyskotece, to nic się nie stanie, bo nie byłeś na mszy, przecież pójdziesz się wyspowiadać. To jest takie głupie ludzkie myślenie. A gdzie w tym wszystkim to, do czego Jezus zaprasza, uczy? Gdzie w tym zaufanie? Tu chodzi o żal doskonały, że jeżeli coś schrzanisz w życiu, to nie, że ojej, jak to teraz pokombinować, żeby naprawić, tylko żal doskonały polega na tym, że schrzaniłem coś w życiu. Jezu, przepraszam, głupio mi, pomóż mi to naprawić. Tu o to chodzi. I na to wszystko patrzą uczniowie, którzy uczą się wiary, dla których postawa Jezusa wiele razy była zaskoczeniem, nie potrafili jej zrozumieć. Proszę poczytać 7 rozdział Ewangelii według Marka. Tam są kapitalne pytania i kapitalne pytania Jezusa. To wy też tak niepojętni jesteście? Powiedział to swoim uczniom. Oczywiście w tym szaleństwie jest metoda. Właśnie to cenię w Jezusie, właśnie to mnie w Nim zafascynowało i otworzyło mi oczy na Jezusa. Że On, kiedy wołał mnie za sobą, kiedy zaczynał uczyć mnie wiary, bo też byłem człowiekiem religijnym, chodzącym sobie do kościoła, ale po co? Nawet nie zadawałem sobie takich pytań. Po prostu odwalałem niedzielny obowiązek. No i piątkowe mięso, a to, że czasami wystawiłem kumpla czy najbliższych do wiatru, no przecież pójdę się wyspowiadać. Taka religijność bez zaczepienia, bez fundamentu. Taka po prostu obowiązkowość. A zaczęła mnie fascynować wiara od momentu, kiedy zauważyłem, że Jezus do niczego mnie nie zmusza, że przedstawia mi biznesową ofertę. Zobacz, tu jest tak, wybieraj. Co jest dla ciebie lepsze? Co ci daje życie? Czy to, że wypełnisz co do joty, wszystkie przykazania, wszystko elegancko i nie będziesz miał nic do zarzucenia? Czy to naprawdę powoduje, że ty stajesz się lepszym człowiekiem? Czy wpadasz w nerwicę, o matko, jeszcze to muszę dopełnić, tamto wypełnić, bo co? Bo Pan Bóg się na mnie pogniewa, a ludzie na mnie będą krzywo patrzeć? Niewolnik własnych przyzwyczajeń? Własnych przykazań? Przecież dobrze wiecie, że tam, gdzie ludzie są, to paragraf na człowieka zawsze się znajdzie. Kij, żeby psa uderzyć, zawsze się znajdzie. Więc nie jest możliwe wypełnić wszystkich przykazań praw tworzonych przez ludzi co do joty. Co mnie rozwija? Fantastyczne w Jezusie jest to, że mnie do niczego nie zmusił, ale przedstawił mi i mówi, chodź za mną. Oczywiście, jeśli chcesz, nic na siłę. Cały ten 7 rozdział Ewangelii według Marka kończy się przeprowadzką w inne miejsce. Skończyły się spory. Jezus odpowiada na pytania swoich uczniów, potem znowu mówi do tłumów, mówiąc im, gdzie jest prawdziwa nieczystość, że to nie zewnętrzność, ale to, co nosisz w sercu, tam cię żrą różne myśli. To jest w ogóle ciekawy katalog grzechów. Może pod tym kątem warto w najbliższy pierwszy piątek miesiąca zrobić rachunek sumienia, co? Właśnie pod kątem tego, co Jezus mówi, co ci tam w sercu gra. Przecież to On jest specjalistą od duszy. Spowiadałeś się kiedyś z wyuzdania? Ciekawe w ogóle słowo, co znaczy? Ale to tak na boku. Ponieważ potem Jezus zabiera swoich uczniów i idą jakby w stronę pogaństwa. I wychodzi im naprzeciw Greczynka, Syrofenicjanka, która nie ma pojęcia o tych wszystkich żydowskich tradycjach, przykazaniach, nie ma w ogóle pojęcia, bo ich nie zna, więc ją nic nie obchodzą. I uczniowie nagle patrzą, jak Jezus dokonuje w jej życiu uzdrowienia. I wtedy mają zabitego klina. Panie Boże, to od czego zależy zbawienie? Od czego zależy szczęście? Co mnie zmienia? To, że ja co do joty wypełnię przykazania?
No ale ta Syrofenicjanka ich nie wypełniała, bo ich nie znała, bo jej nie obchodziły. A mimo to dostąpiła zbawienia, dostąpiła szczęścia. Co ci daje szczęście w życiu? Bóg czy wytwory twojego działania? Co cię zmienia? OK24 TV. Wszędzie, gdzie jesteś. Zawsze, kiedy chcesz.